Kochani, kochani, przypomniała mi się jedna historia z mojego dzieciństwa. Jak byłem małym, małym dzieckiem, to czasami bywałem u mojej babci i tam babcia miała klozecik. I babcia miała drzwi do klozeciku i zawsze babcia do mnie mówiła: pamiętaj, jak korzystasz z klozeciku, to zawsze domknij drzwi. I to słowo domknij przez moje życie przetacza się wielokrotnie i bardzo często się zdarza, że słowo domknij dotyczy takich spraw, jak chociażby domknąć sprawę, domknąć sprzedaż, że należy domknąć terapię, że jak człowiek idzie na terapię, to powinien domknąć tę terapię i wtedy, żeby ta figura była zamknięta, domknięta. I chcę wam powiedzieć, że bardzo ważne jest, żeby i tak jak ten drzwi od kibelka u babci należało domknąć, że należy domknąć drzwi, jak wsiadasz do samochodu, też należy domknąć i zapiąć pasy i domknąć drzwi. I kochani, jeżeli się niektórych rzeczy nie domknie, to nie można otworzyć niektórych nowych rzeczy. I dlatego moją propozycją jest, szczególnie do pani, pani się to dotyczy, drogie panie, nie otwierajcie nowego związku, jak nie domkniecie poprzedniego, gdyż wtedy może się zdarzyć, że tak jakbyście próbowały jeździć na dwóch deskorolkach. To znaczy, można się strasznie rozkraczyć, a to bardzo boli.